Drodzy, bardzo lubię przełom kwietnia i maja, to taka pora roku, zwłaszcza w tym roku, kiedy jest tak ciepło, kiedy przyroda jest już mocno wybudzona do życia. Ale to, co najbardziej mnie zachwyca o tej porze roku, to kolory. Takie niesamowicie żywe, niesamowicie świeże. Zieleń dla mnie przynajmniej o tej porze roku jest najpiękniejsza, natomiast to, na co najbardziej czekam zawsze, to są pola kwitnącego rzepaku. Muszę powiedzieć, że choć wiem, jak one wyglądają, wiem, jaki jest to widok, to co roku mnie zachwyca i co roku oczekuję, że kiedy będę jechał, będę mógł spoglądać na te kwitnące pola rzepaku, zwłaszcza gdzieś o poranku albo przy zachodzie słońca. Czas po wniebowstąpieniu Jezusa Chrystusa to dla uczniów jest również czas oczekiwania wypełnienia tej obietnicy, co do której Jezus zobowiązał ich, by pozostali w Jerozolimie, bo przecież tam mają być przyobleczeni mocą z wysokości. Obietnicy Ducha Prawdy, Ducha Pocieszyciela. I kiedy dzisiaj czytamy teksty mówiące o zesłaniu Ducha Świętego, o wydarzeniu, które miało miejsce w Jerozolimie, to myślę, że najczęściej zwracamy uwagę na spektakularność tego wydarzenia. Na powiewy, na ognie, które pojawiły się nad głową. Czytamy o mówieniu językami. A przecież największym cudem, który wtedy wydarzył się w Jerozolimie, to narodziny Kościoła. To narodziny Kościoła, dzięki któremu Ewangelia o życiu, śmierci, zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa mogła być głoszona innym, mogła rozprzestrzeniać się na inne części Imperium Rzymskiego, a w końcu na inne części świata i w ten sposób wypełniać to, do czego zostali powołani apostołowie. Częścią tego cudu Ducha Świętego jest również to, że dzisiaj możemy czytać Słowo Boże, czytać listy apostoła Pawła, czytać inne księgi, a przede wszystkim my możemy i dzisiaj dzielić się Ewangelią o tym, co Jezus uczynił dla nas w życiu. Kiedy czytamy dzisiejszy fragment z pierwszego listu apostoła Pawła do Koryntian, to apostoł Paweł zwraca w nim szczególną uwagę nie na spektakularność związaną z działaniem Ducha Świętego, ale na to, co Duch Święty zmienia w człowieku i co Duch Święty zmienia w świecie. A myśmy otrzymali nie ducha świata, lecz ducha, który jest z Boga, abyśmy wiedzieli, czym nas Bóg łaskawie obdarzył. Głosimy to nie w uczonych słowach ludzkiej mądrości, lecz w słowach, których Duch naucza, przekładając do duchowych rzeczy duchową miarę. Ale człowiek zmysłowy nie przyjmuje tych rzeczy, które są z Ducha Bożego, bo są dlań głupstwem i nie może ich poznać, gdyż należy je duchowo rozsądzać. Człowiek zaś duchowy rozsądza wszystko, sam zaś nie podlega niczyjemu osądowi. Bo któż poznał myśl Pana? Któż może go pouczyć? Ale my jesteśmy myśli Chrystusowej. I drodzy, życzę każdemu z nas, byśmy wspólnie razem uczestnicząc w tym cudzie działania Ducha Świętego, każdego z dnia z radością głosili, że Jezus Chrystus jest Panem.